Cześć, nazywam się Magdalena Zupko i witam Was na kanale eazymut.pl. O roku 2020 możemy powiedzieć bardzo wiele, ale my skupimy się na tej pozytywnej zmianie. W zeszłym roku bowiem duża część z nas rozpoczęła aktywności fizyczne, zaczęła ćwiczyć albo po prostu zwiększyła ilość ruchu na co dzień. Żeby usprawnić sobie ten proces i jeszcze bardziej zmotywować się do ćwiczeń, często korzystaliśmy z mniej lub bardziej profesjonalnych urządzeń. Dzisiaj przedstawimy 10 modeli zegarków, które sprzedawały się najlepiej w tym szalonym 2020 roku. Zapraszam. Rok 2020 nie zachwycił, jeżeli chodzi o nowe rozwiązania technologiczne na rynku smartwatchy. W większości nie zobaczyliśmy niczego przełomowego. Najgorętszą premierą 2020 roku w segmencie zegarków na pewno był Garmin Instinct Solar oraz Venu SQ. Te modele jednak nie zaoferowały niczego, czego byśmy wcześniej nie widzieli w arsenale Garmina. Pojawiło się także kilka modeli, które otrzymały funkcję doładowania solarnego, jak na przykład mniejsze modele Fenixów 6, Tactixa Delta oraz Quatixa 6. Odnotowaliśmy wzrost zainteresowania wśród zegarków wyposażonych w technologię pomiaru saturacji, czyli obliczania stopnia wysycania krwi tlenem. Czujnik ten znajdziemy w dużej części oferty Garmina, zaczynając od monitorów aktywności Vivo Smart 4, a kończąc na descencie MK2 przeznaczonym dla nurków. W naszym zestawieniu wzięliśmy pod uwagę ilość sprzedanych sztuk urządzenia. Dodatkowo znajdują się tu tylko modele, które są w ciągłej sprzedaży. Z tego powodu w zestawieniu nie znajdziemy m.in. Forerunnera 735 XT, który był niekwestionowanym liderem sprzedaży w tym roku, czy Fenixów 5, czyli 5X i 5, które nie są już produkowane. Chcemy jednocześnie pokazać, co było kupowane i doradzić, co można wybrać z obecnej oferty. Kolor zegarka nie wpływa na specyfikację techniczną, dlatego różne kolory zliczaliśmy jako jeden model. Jeśli zmieniały się cechy fizyczne zegarka, takie jak wielkość ekranu czy rodzaj zastosowanego szkła, wówczas urządzenia liczyliśmy oddzielnie. Gdyby kierować się innymi kryteriami, na przykład licząc każdy kolor oddzielnie, nasz ranking wyglądałby inaczej i większa ilość Fenixów znalazłaby się na wyższych pozycjach zestawienia. To tyle słowem wstępu. Przejdźmy więc do naszego rankingu najlepiej sprzedających się zegarków w 2020 roku. Na miejscu 10 uplasował się Garmin Instinct. Zegarek ten jest świetnym wyborem, jeśli potrzebujemy sprzętu do wycieczek w góry albo do pracy w trudnych warunkach. Koperta wykonana jest z wytrzymałego polimeru, a jej jakość potwierdzona jest przez normę wojskową Military Standard 810 w wersji G. Dzięki tym normom zegarek jest odporny na wstrząsy, uderzenia, działanie wysokich oraz niskich temperatur oraz zanurzenie w wodzie do głębokości 100 metrów. Czarno-biały wyświetlacz ciekłokrystaliczny jest widoczny w każdych warunkach, a przy tym oszczędny w zużyciu energii. Przez to zegarek może działać do 16 godzin podczas rejestracji sygnału GPS. Dodatkowo dzięki pojawieniu się następcy, czyli Instincta Solar, wersja podstawowa mocno obniżyła swoją cenę i stała się bardzo atrakcyjną opcją zegarka outdoorowego w cenie do 1000 zł. Wskoczenie do pierwszej dziesiątki zawdzięcza zsumowaniu kilku kolorów. Rzutem na taśmę do naszego rankingu wskoczył Venu SQ Music. Premiera z września załapała się do top 10 dzięki rewelacyjnej cenie w stosunku do oferowanych funkcji. Venu SQ Music posiada ekran LED o żywych kolorach oraz kwadratową kopertę nadającą zegarkowi wyjątkowości wśród oferty Garmina. Zegarek jest bardzo lekki i pasuje na małe nadgarstki, a funkcje sportowe są w zupełności wystarczające do podstawowej rejestracji sportowej. Miejsce 9 zawdzięcza zsumowaniu kilku kolorów. Gdyby do wyniku Venu SQ Music włączyć też wersje, które nie posiadają funkcji odtwarzania muzyki, to wynik byłby jeszcze lepszy. Na pozycji 8 znalazł się zegarek VivoActive 4, który jest następcą zegarka VivoActive 3. W stosunku do poprzednika został wyposażony w kilka ciekawych funkcji. Koperta zegarka jest większa od trójki, ale dzięki temu większy jest także ekran.
Zmiany wewnętrzne polegają na zastosowaniu nowego czujnika pomiaru tętna ze zintegrowanym pulsoksymetrem oraz nowszy moduł GPS, który pobiera mniej energii podczas pracy. W standardzie znajdziemy także możliwość odtwarzania muzyki z wbudowanej pamięci zegarka na słuchawki lub głośniki Bluetooth. Dodatkowe funkcje, takie jak pomiar parametru body battery oraz animowane treningi, uczynią z naszego zegarka wszechstronne narzędzie treningowe. Jeśli szukamy szykownego smartwatcha na co dzień, który dodatkowo będzie rejestratorem naszych aktywności, to Vivo Active 4 jest świetnym wyborem. Na miejscu siódmym znalazł się pierwszy przedstawiciel z rodziny Fenixów. Fenix 6S Pro to najmniejszy z Fenixów dostępnych na rynku. Najczęściej wybierany jest przez kobiety, ale pasuje także na drobne nadgarstki męskie. Mimo małych rozmiarów oferuje on pełną funkcjonalność szóstej generacji Fenixów. Poza rozbudowanymi funkcjami sportowymi mamy także zwiększoną odporność na wodę oraz uderzenia. Producent gwarantuje spełnienie przez zegarek norm wojskowych Military Standard 810 w wersji G. Znajdziemy to w każdym Fenixie serii szóstej. Zegarek posiada funkcję zarządzania energią, dzięki czemu w najbardziej oszczędnym trybie może działać nawet do 34 dni. Ekrany zabezpiecza szkło Corning Gorilla Glass 3, czyli chemicznie utwardzone szkło, często spotykane w telefonach komórkowych. Jedynym, co odróżnia 6S od większych Fenixów, jest krótszy czas działania na baterii oraz mniejszy wyświetlacz. Drugi Fenix w zestawieniu top 10 znalazł się na miejscu szóstym. Jest to Fenix 6X, czyli największy z rozmiarów produkowanych Fenixów, o średnicy 51 mm, dodatkowo w wersji szafirowej. Największy zegarek to najdłuższy czas działania baterii oraz największy ekran o przekątnej 1,4 cala. Dodatkowo, poza w pełni profesjonalnym zegarkiem sportowo-outdoorowym, otrzymamy wiele funkcji znanych z topowych smartwatchy, jak na przykład możliwość płatności zbliżeniowych oraz odtwarzanie muzyki. Wariant szafirowy jest zegarkiem bardziej odpornym na zarysowania od wersji Pro. Poza szkłem szafirowym, które jest twardsze od Gorilla Glass, zabezpieczony przed zarysowaniem jest także bezel, poprzez naniesienie na niego diamentopodobnej powłoki węglowej. Jeśli więc ważne dla nas jest to, jak zegarek będzie wyglądał w dłuższej perspektywie czasu, warto dorzucić kilkaset złotych na wersję szafirową. Trzeci już przedstawiciel rodziny Fenixów w naszym zestawieniu top 10 to Fenix 6 Pro z pełną funkcjonalnością szóstej generacji tego rozchwytywanego modelu. Fenix 6 Pro jest średnim rozmiarem Fenixa. Średnica jego koperty wynosi 47 mm, a żywotność na jednym ładowaniu może wynieść do 2 tygodni w trybie smartwatcha. Wersja Pro Fenixa 6 występuje tylko w kolorze czarnym, a ekran jest chroniony przez Gorilla Glass 3, tak samo jak w przypadku wszystkich wersji Pro w dowolnym rozmiarze Fenixa. Tuż za podium uplasował się zegarek Garmin VivoActive 4S, który jest kopią funkcjonalności VivoActive 4 z miejsca 8 w naszym rankingu. Różni się jednak wielkością, jest mniejszy, dlatego najczęściej wybierają go panie. W rankingu znalazł się wysoko za sprawą zsumowania sprzedaży kilku kolorów. Drobna koperta o średnicy 40 mm sprawia, że zegarek wygląda dobrze nawet na najmniejszych nadgarstkach. Za małym rozmiarem koperty niestety idzie także krótszy czas działania na jednym ładowaniu oraz mniejszy wyświetlacz, który będzie wymagał większej precyzji podczas obsługi sprzętu. Trzecie miejsce i brązowy medal zdobywa VivoActive 3. Jest to poprzednik zegarków z pozycji 8 i 4, ale oferujący niespotykaną liczbę funkcji za tak niską cenę. Trudno znaleźć bardziej wszechstronny zegarek w przedziale cenowym 750-920 zł, który oferuje m.in. funkcje płatności zbliżeniowych czy wbudowany wysokościomierz barometryczny. Dodatkowo klasyczny design smartwatcha połączony z ekranem dotykowym daje nam wygodne i intuicyjne urządzenie do używania na co dzień. Jest to zdecydowanie jeden z ciekawszych wyborów w niższej półce cenowej, którego funkcjonalność zadowoli każdego amatora sportu. Trzecie miejsce zawdzięcza zsumowaniu sprzedaży kilku kolorów.
Drugie miejsce i srebrny medal trafia do zegarka Venu. Venu to w dużym uproszczeniu VivoActive 4 lub VivoActive 4S, jeżeli chodzi o funkcję zegarka. Jest jednak wyposażony w ekran AMOLEDowy. W zdecydowanej większości zegarków Garmina znajdziemy ekrany Memory in Pixel, które charakteryzują się niższą rozdzielczością i mniej wyrazistymi, mniej ostrymi kolorami w stosunku do AMOLED. W Venu znajdziemy wyświetlacz AMOLED, ekran wykorzystywany przy produkcji telewizorów czy smartfonów. Kolory są bardziej żywe, jednak przyjdzie nam zapłacić cenę za aspekt wizualny. Ekrany AMOLED zużywają o wiele więcej energii. Jeśli więc zależy nam przede wszystkim na tym, jak zegarek wygląda i nie będzie nam przeszkadzało częstsze ładowanie, a do szczęścia wystarczy nam podstawowa rejestracja sportowa, to Venu będzie wyborem idealnym. Drugie miejsce zawdzięcza zsumowaniu sprzedaży kilku kolorów, jednak gdyby nawet każdy kolor policzyć oddzielnie, wówczas piaskowy Venu także znalazłby się w ścisłej czołówce. Zapewne większość z Was się spodziewała, na złoty medal i pierwsze miejsce zasłużył Fenix 6X w tańszej wersji Pro z Gorilla Glass. Nie powinno być to żadnym zaskoczeniem, ponieważ w 2020 roku Garmin nie wypuścił na rynek następcy flagowego modelu 6X. Nie pojawił się na rynku również zegarek z żadnej konkurencyjnych firm, który mógłby przejąć miejsce pierwsze. Obsługa map topograficznych, muzyki czy płatności zbliżeniowych połączona z pełnym wachlarzem możliwości rejestracji sportowej oraz bezkonkurencyjnym czasem działania na jednym ładowaniu to przepis na sukces. Fenixy 6X znowu są na szczycie, już drugi rok z rzędu. Ciekawe, czy za rok uda im się obronić pozycję lidera. Dajcie znać w komentarzach, co o tym myślicie. Jak widzicie, ubiegłoroczne modele z top 5 znalazły się również w tegorocznym zestawieniu. Poza modelami Forerunner 735 XT i Fenix 5, ponieważ ich produkcja została już zakończona i nie są dostępne w sprzedaży. W przeciwnym wypadku również znalazłyby się w naszym zestawieniu. Zaskakującą kwestią jest fakt, że w top 10 nie znalazł się żaden zegarek z serii Forerunner. Nasz ranking zdominowały modele zegarków, które poza jakże ważnymi funkcjami sportowymi oferują także ciekawy wygląd, odpowiedni do codziennego użytkowania. Potencjalnych wielbicieli teorii spiskowych informujemy również, że w naszym rankingu nie pojawił się żaden zegarek Suunto, Polara ani Corosa. Nie dlatego, że chcemy pokazywać tylko i wyłącznie Garmina, ale po prostu z tego względu, że żaden z innych zegarków nie sprzedawał się na tyle dobrze, aby się w naszym rankingu znaleźć. Dziękujemy Wam bardzo za uwagę. Mamy nadzieję, że jeżeli planujecie zakup zegarka, nasz film okaże się dla Was pomocny. Jeżeli macie jeszcze jakiekolwiek wątpliwości związane z wyborem odpowiedniego sprzętu, zachęcamy do kontaktu telefonicznego, mailowego, poprzez czat na naszej stronie albo wiadomości prywatne na Facebooku. Postaramy się Wam doradzić, abyście mogli wybrać najlepszy sprzęt dla siebie. Do zobaczenia. Cześć!